Dobry wieczór. O, mnie przynajmniej dobrze słychać bez burzy. Drodzy Państwo, mam przyjemność pracować w fantastycznym miejscu, które ma z mojej perspektywy jedną dość zasadniczą wadę. Mianowicie jest położone 200 km od miejsca, w którym mieszkam. Muszę sobie z tym radzić raz w tygodniu i na szczęście w dzisiejszych czasach w morzu bezużytecznych aplikacji mediów społecznościowych, które tylko zjadają nam czas, znalazło się dla mnie coś, co ułatwia mi radzenie sobie z tym cotygodniowym problemem, który mam. Jest to aplikacja, która organizuje dojazdy i pozwala ludziom dołączyć się do wspólnej podróży z nieznajomymi. To jest sposób, w jaki ja zazwyczaj podróżuję do pracy. Po kilkunastu miesiącach pracy na uniwersytecie mogę powiedzieć, że te podróże zazwyczaj wyglądają bardzo podobnie. Jest taki pewien schemat, który mi się tam przydarza. Mianowicie wsiadamy, uzgadniamy, dokąd jedziemy, gdzie kto z nas wysiada z tego samochodu, przedstawiamy się sobie. Jest taka miła rozmowa, która zawsze wygląda tak samo. Mianowicie na początku zapytamy, co robisz? Czym się zajmujesz? Gdzie pracujesz? Wymieniamy się tymi informacjami i zawsze, kiedy mówię, że pracuję jako wykładowca, pada zazwyczaj pytanie, a co dokładnie wykładasz? Mówię, że zajmuję się projektowaniem gier. I wtedy takie dwie emocje widzę na twarzy moich rozmówców. Pierwsza to jest takie niezrozumienie, a potem widzę ten błysk zrozumienia. A, czyli jesteś programistą. Więc mówię, nie, nie jestem programistą. Cóż, trudno winić moich rozmówców za to, że kiedy mówimy o grach, natychmiast mają skojarzenia z grami wideo, z grami na konsolach, z grami mobilnymi. No, gry komputerowe, jak wspólnie się je nazywa, są w dzisiejszych czasach bardzo popularne i wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, dobrze o tym wiemy. Mówi się o nich po prostu najwięcej. Mówi się o nich czasem dobrze, czasem źle, przede wszystkim dużo. Stąd to naturalne dość skojarzenie, kiedy mówię o tym, co robię. Niestety, gry, które ja projektuję, nie mają z tym za wiele wspólnego. Gry, którymi ja się głównie zajmuję, to tak zwane LARPy. To jest skrót od angielskiego słowa Live Action Role Playing Game, czyli gry, w których realizujemy jakiś cel, odgrywając konkretną postać, mając jakieś role. To, co widzicie za moimi plecami, to jest LARP, to też jest LARP, to też jest LARP, ta dziwna postać, która tam stoi. Ja uważam, że w ogóle kategoryzowanie gier pod kątem medium i nośnika i wybór gry pod kątem tego, czy to jest gra komputerowa, czy to jest gra, która jest grą planszową czy karcianą, troszeczkę nie ma sensu. Ja się z tym spotykam za każdym razem, kiedy mamy nowy rocznik studentów i pytamy, co najbardziej ich interesuje. A oni mówią, że oni chcą na przykład projektować gry komputerowe. Ja już teraz wiem, jak na to reagować. Pokazuję im ten slajd, który dla was powinien być dobrze znany i pytam, jaka to gra. Czy to jest gra karciana, czy to jest gra komputerowa? Takiej typologii gry wymykają się bardzo łatwo. Trudno odpowiedzieć na jednoznacznie na to pytanie, jaka to gra. Kto ją zaprojektował? Czy zaprojektował ją ktoś, kto lubi grać w karty? Czy zaprojektował ją programista? No, programista na pewno się przyłożył do tego tak samo, jak budowlaniec przyłożył się do zrobienia nowej autostrady, ale czy to on ją zaprojektował? Nie sądzę. Tak na dobrą sprawę, my, projektanci gier, kiedy myślimy o tej naszej bardzo skomplikowanej pracy, myślimy jako o bardzo holistycznym procesie. Projektowanie gier łączy sobie bowiem całe mnóstwo różnych dziedzin życia. To jest matematyka, ze szczególnym uwzględnieniem prawdopodobieństwa, statystyki, ale też sztuka, obrazy, wizja, to narratologia, opowieść, to psychologia, kognitywistyka. W dobie dzisiejszej wszechogarniającej nas specjalizacji trudno jest znaleźć ludzi, którzy znają się na tych wszystkich komponentach. Dlatego kiedy projektujemy, warto sobie zadać takie jedno podstawowe pytanie, kiedy chcemy projektować gry. Od czego tak na dobrą sprawę zacząć? Gdzie znaleźć początek tego całego procesu, skoro jest tyle dziedzin, z których musimy czerpać, do których musimy zajrzeć, żeby zrobić ten produkt, który nam się marzy, który chcemy zrobić. Tutaj odpowiedź przynosi nam właściwie antropologia i taka podstawowa prawda o człowieku. Wyznaczono kilkanaście takich podstawowych motywatorów, które sprawiają, że my jako ludzie w ogóle robimy rzeczy. Jednym z nich jest potrzeba porządku. Otóż my jako ludzie przede wszystkim nie znosimy bałaganu. To dała nam ewolucja. My musieliśmy zostać nauczeni tego, żeby budować sobie w głowie modele, wzorce,
struktury, wzorce zachowań, modele przestrzenne. My lubimy mieć porządek, bo to pozwalało nam przeżyć zarówno na sawannie, jak i w okopach II wojny światowej. My takie modele lubimy robić i w większości wypadków modele, które my konstruujemy, sprowadzają się do modeli dualnych. My lubimy dzielić rzeczy na dwa. Lubimy plus, minus, dobre, złe, światło, cień, anoda, katoda. Lubimy te modele upraszczać maksimum. Zresztą cała informatyka jest tak zbudowana na zerach i jedynkach. Do A i B, do dwóch komponentów, które są takimi podstawowymi komponentami, na których możemy budować dalej. W projektowaniu gier jest nie inaczej. Tak na dobrą sprawę mamy dwa takie podstawowe komponenty, z których możemy korzystać. Pierwszy z nich to jest mechanika. Mechanika gry to nie tylko, tak jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, to nie tylko zbiór zasad, reguł, tego wszystkiego, co odróżnia grę od czystej zabawy. Zabawa nie ma reguł. Zabawa może się rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie. Gra ma swój początek, koniec, ma swoje ramy, ma tak zwany magiczny krąg. Gra wewnątrz tego magicznego kręgu działa według swoich własnych zasad, według swoich własnych praw, które są inne od tego świata na zewnątrz. Mechanika to jednak więcej niż tylko te reguły. Projektując mechanikę, musimy myśleć o wszystkich rzeczach, które wpływają na te reguły. Musimy myśleć o przestrzeni, obojętnie. Czy jest to gra planszowa, gdzie ta przestrzeń ogranicza się do kartonu, który ma 50 na 50 centymetrów i tam rozmieszczamy pola, rozmieszczamy ścieżki, wszystkie inne rzeczy, po których będą poruszać się pionki, nad którymi kontrolę sprawują nasi gracze, czy też to będzie przestrzeń wirtualna. To też jest dziedzina mechaniki. Tak samo czas. Czy w odpowiednich chwilach w trakcie gry zdarzą się jakieś wydarzenia, czy będzie trwała krótko, długo, czy będzie intensywna, czy w trakcie tej gry będziemy poruszać się wszyscy razem i wykonywać nasze ruchy, czy każdy z nas będzie to robił kolejno, to też jest komponent mechaniczny. Ta mechanika to właściwie wszystko to, co sprawia i daje odpowiedź na pytanie, jak to działa, jak to powinno działać, jak to powinno wchodzić w ruch i prowadzić od początku do końca. Drugi z tych komponentów to estetyka. Estetyka wzbudza takie łatwiejsze skojarzenia, bo od razu wiemy, że to odpowiada na pytanie, jak coś wygląda, jakie jest. I w dużej mierze to prawda. Ta estetyczna strona gry to rzeczywiście odpowiedź na pytanie, jakie to ma kolory, jaką to ma kreskę, jaką to ma stylistykę. Czy będzie jaskrawe, czy będzie zabawne, czy będzie ponure, posępne, czy będzie łatwe w odbiorze, czy będzie bardzo artystyczne, ale nie tylko. Do strony estetycznej gier zalicza się również opowieść, a to już nie jest tak bardzo oczywiste. Większość gier niesie ze sobą jakąś opowieść. Projektując gry, projektując ich rozkład w czasie, projektujemy również to, jak będzie się rozwijała ta opowieść. Czy będzie to klasyczny łuk fabularny, czy będą to jakieś punkty bez odwrotu, czy będzie tam jakiś klimaks. Wszystko to, co jest w dobrej opowieści, co sprawia, że my lubimy słuchać opowieści, bo my ludzie też lubimy słuchać opowieści, a gra, która w jakiś sposób implementuje w sobie opowieść, podświadomie przyciąga nas bardziej. Zresztą, żeby nie szukać daleko, to reprezentacje opowieści w grach znajdziemy również w komponentach mechanicznych. Spójrzcie na taką prostą grę jak szachy. Szachy, żeby wygrać, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której w następnej turze zginąłby król. To proste, oczywiście. Pionki przypominają figury wojska i co prawda nikt z nas nie myśli na świadomym poziomie, że wciela się w dowódcę, który ma pod swoimi rządami jakąś armię, która ma zniszczyć przeciwnika, ale powiedzcie sobie, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, czy gdyby zamiast króla, wieży, konia na planszy były kartofle, brokuły i trzeba by zrobić szachmat bananowi, czy ta gra jak szachy byłaby otoczona takim nimbem odrobiny mistycyzmu, tajemnicy, tego, że gracze w szachy to poważni ludzie, którzy umieją w strategię? Nie sądzę. Dlatego estetyka jest ważna i musimy pamiętać o tej estetycznej stronie, ponieważ ona objawia się w większej ilości aspektów gier niż tylko to, czy coś jest różowe, czy granatowo-czarne i srebrne. Kiedy projektujemy i mamy już te dwa komponenty, zasadniczo mamy dwie drogi do wyboru w projektowaniu gier. Musimy zacząć od jednego końca. Albo zaczniemy od mechaniki, albo zaczniemy od estetyki. Jeśli chcemy zacząć od mechaniki, to jest ta
najczęściej spotykana droga. To jest ten przebłysk geniuszu, kiedy projektant gier siedzi w parku, jedzie autobusem i my w pewnym momencie myśli, mam pomysł. Zrobię taką grę, w której będzie droga po okręgu, będziemy chodzić po tym okręgu, będzie można kupować kolejne pola i jak ktoś będzie wjeżdżał potem na to pole, które myśmy już kupili, będzie nam płacił pieniądze. Wiecie, o jakiej grze mówię, prawda? Przypuszczalnie tak wymyślono Monopoly, czyli najpopularniejszą w tej chwili grę na świecie, która doczekała się wielu edycji. Dlaczego gra w Monopoly jest tak popularna? Dlaczego jest taka dobra? Czy ma to coś wspólnego z tym, że my kupujemy tam działki w Nowym Jorku? Absolutnie nie. Możemy równie dobrze kupować działki na Księżycu, możemy kupować działki na Nabu w uniwersum Star Warsów i wciąż będziemy czerpali tą samą satysfakcję z tej gry. Dlaczego? Dlatego, że tutaj kluczem jest mechanika. Najpierw wymyślono dobrą, grywalną mechanikę i do niej dodawana jest estetyka, która nie ma na nią wpływu, a w każdym razie przynajmniej nie przeszkadza tej mechanice, tak jak przeszkadzałyby brokuły w szachach. Druga ścieżka jest odwrotna. Zaczynamy od estetyki i do tej estetyki znajdujemy mechanikę. Z takimi grami mamy do czynienia znacznie częściej, kiedy pojawiają się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, znane tytuły filmowe czy książkowe. Kiedy w kinach pojawił się Hobbit, wielu designerów uznało, że warto, skoro przypomniano tą doskonałą skądinąd historię, zarobić pieniądze również na tym, że zrobi się gry, w których damy ludziom poczucie, jak to jest być hobbitem i nieść jakiś pierścień do jakiegoś wulkanu. W związku z czym wszystkie decyzje mechaniczne do takiej gry wynikają z opowieści. Jeśli ktoś zna opowieść, to wie, że to będzie gra, gdzie gracze będą walczyli, nie rywalizowali ze sobą, ale walczyli przeciwko środowisku. Prawdopodobnie będzie to tak zwana ulicówka, czyli prosta gra, gdzie z punktu A będziemy przechodzić do punktu Z. Będą przygody po drodze, będą nas atakować, a nam uda się lub nie uda się donieść tego pierścienia właśnie do tamtej góry. Wszystkie decyzje mechaniczne w projektowaniu takiej gry wynikły z estetyki, wynikły właśnie z opowieści, która leżała u podstaw tych gier. No dobrze. Wiemy już, że jeśli zaczniemy nie od medium i nie chcemy, tak jak studenci pierwszego roku na naszym wydziale, zaczynać od tego, że chcę projektować gry mobilne, tylko chcemy zacząć albo od jakiegoś fajnego pomysłu na rozgrywkę, albo od jakiejś fajnej opowieści, którą możemy przedstawić w formie gry, wybieramy medium. I to jest naturalne. Tych mediów mamy całe mnóstwo. To nie jest tak, że powinniśmy się ograniczać tylko do gier komputerowych albo gier planszowych. Mamy gry dla wielu graczy, tak zwane Massive Multiplayer Online Role Playing Game, czyli gry, których kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy graczy gra w swoich domach podłączeni do jednej globalnej sieci. Mamy gry na żywo, właśnie takie jak LARPy, gdzie odgrywamy naszą postać. Mamy gry, w których wcielamy się w rolę, mamy gry z rozszerzoną rzeczywistością, tak jak wszechobecne od jakiegoś pół roku Pokemony. Mamy właśnie zagadki, mamy gry karciane. Możemy wybrać sobie dowolne medium, tam gdzie ten nasz pomysł znajdzie sobie właściwe miejsce. I nie powinniśmy zaczynać od tego, jaki jest nośnik. Powinniśmy pomyśleć najpierw albo o tej estetyce, albo mechanice. Pytanie, czy to już wystarczy, żeby projektować inaczej? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że musimy się cofnąć jeszcze głębiej i zerknąć jeszcze dalej. Odpowiedzieć sobie na takie pytanie, dlaczego gry są fajne? Dlaczego my w nie gramy? Dlaczego miliony ludzi chodzi, wpatruje się w telefon i łapie Pokemony na ulicach i w przypadkowych miejscach? Dlaczego wzrosła liczba spacerów, na jakie ludzie poszli z psami, odkąd pojawiły się Pokemony? Dlaczego ludzie grają w szachy? Dlaczego spędzają godziny w dzieciństwie, analizując rozgrywki, które były rozegrane w przeszłości? Dlaczego rodziny potrafią się pokłócić tak, że parę dni ze sobą nie rozmawiają po tym, jak ktoś komuś kupi w Monopoly tą ostatnią działkę, która pasu brakowała do kompletu? Każdy z nas to przeżył, tak jak tutaj siedzimy. Niech podniesie rękę do góry ktoś, kto nigdy się nie zirytował podczas rozgrywki w grze. Dziękuję, nie muszę szukać. Gry, moi drodzy, niosą ze sobą emocje. Te gry, które nam się podobają, to te, które zawierają w sobie potężny ładunek emocjonalny. I on może być bardzo różny. One potrafią dać nam niepewność, potrafią dać nam satysfakcję, radość z wygranej, potrafią dać nam złość, gniew, cokolwiek, ale uruchamiają w nas emocje. Przede wszystkim. I tam są wbudowane. Ta chmura jest jeszcze większa niż ta poprzednia. Tutaj jest morze emocji, które my możemy wykorzystać, projektując nasze gry. Okazuje się, że nie tylko zresztą gry. W ogóle projektując, powinniśmy
zerknąć do tej wielkiej chmury, którą tutaj jest prezentowana i zacząć nad tym się zastanawiać. Czy w procesie projektowania my nie powinniśmy zacząć od tego, żeby zastanowić się, jakie emocje ma wywołać to, co my właśnie robimy i dopiero wtedy zdecydować, czy jeśli już wiemy, jaka to ma być emocja, czy ona się odwołuje bardziej do estetyki i powinniśmy skupić się na estetyce, dobrać mechanika, a na końcu nośnik, może odwrotnie. Może jeśli już mamy emocje i wiemy, że tylko mechanicznymi zagrywkami, tak jak w pokerze, zakrytymi kartami i stosem żetonów wywołamy te emocje. Nie wiadomo. Zadajmy sobie to pytanie, jakie to ma być, a przede wszystkim, co ma w nas budzić. Dajmy sobie ten czas, ponieważ tak na dobrą sprawę projektując gry i będąc projektantem, my zachowujemy się trochę jak rodzic. Mamy ten krótki moment, ten moment projektowania, to jest niczym proces wychowawczy dziecka, kiedy mamy jakikolwiek wpływ na nasze dzieło, a potem wypuszczamy je w świat. Nie wiemy, w czyje ręce trafi, nie wiemy, co się będzie z nim działo. Oddając grę do drukarni, ja nie wiem, w jaki sposób ludzie będą w nią grali, co będą z nią robić, czy będą grać tak, jak sobie wyobrazili, czy będą robić zupełnie inne rzeczy z tymi komponentami. Może na ich podstawie wymyślą swoje domowe zasady i będą grali po swojemu. Nikt z nas nie dowie się o większości takich sytuacji. Nasza praca kończy się w momencie, w którym oddajemy nasze dziecko światu. Dlatego proponuję, żeby cokolwiek będziecie projektować i jakikolwiek sposobu projektowania nie wybierzecie. Jest mnóstwo książek o designie, jest mnóstwo szkół projektowych. Jeśli zajrzycie do internetu, jest mnóstwo kursów online projektowania. A wydaje mi się, że powinniście, zanim zaprojektujecie cokolwiek, usiąść przez chwilę i zastanowić się nad tą jedną podstawową rzeczą. Jakie emocje ma to, co ja właśnie projektuję, przynieść ludziom i światu? Dziękuję.